Witam serdecznie. Zapraszam na przepis na lekkie, orzeźwiające ciasto z truskawkami, z galaretką, z bitą śmietaną i z galaretką cytrynową. Idealne na ciepłe dni. Przepis jest bardzo prosty, a ciasto jest bardzo smaczne. Zapraszam. Rozpoczniemy od przygotowania ciasta na spód. Do miski wlewamy jedno duże jajko. Wsypujemy 100 g cukru, szczyptę soli, cukier waniliowy lub wanilię i miksujemy na gładką, jasną masę. Następnie wlewamy 100 g rozpuszczonego masła, wystudzonego i dalej miksujemy. Następnie wsypujemy 200 g mąki pszennej, 15 g proszku do pieczenia. Wlewamy 120 g mleka w temperaturze pokojowej i miksujemy. Ciasto przelewamy do przygotowanej wcześniej foremki, natłuszczonej i wyłożonej papierem do pieczenia. Rozprowadzamy je na całym papierze. Pieczemy w temperaturze 170 stopni przez około 25 minut. Upieczone ciasto pozostawiamy w foremce, w której je piekliśmy, albo wkładamy do ramki. Teraz przygotujemy galaretkę truskawkową, a później bitą śmietanę z galaretką cytrynową. Do miski wsypujemy dwa opakowania galaretki truskawkowej. Wlewamy 850 g wrzącej wody i dokładnie mieszamy, aby galaretka się rozpuściła. Galaretkę odstawiamy na bok do wystudzenia. Teraz przygotujemy truskawki. Umyte i wysuszone truskawki kroimy na kawałki i układamy je na cieście. W tym czasie galaretka w lodówce zaczęła już tężeć. Truskawki zalewamy galaretką, już tężejącą. Powinna być mniej więcej taka gęsta jak kisiel. Galaretkę nakładamy łyżką. Teraz ciasto wkładamy do lodówki, aż galaretka stężeje. Do miski wsypujemy galaretkę cytrynową. Wlewamy 250 g wrzącej wody. Mieszamy. Rozpuszczamy dokładnie galaretkę i odstawiamy do wystygnięcia. Do dużej, zimnej miski z lodówki wlewamy 500 g śmietany, wsypujemy 3 łyżki cukru i miksujemy. Śmietana nie powinna być ubita na sztywno. Następnie wlewamy zimną, ale jeszcze nie tężającą galaretkę cytrynową i ubijamy. Bita śmietana z galaretką jest gotowa. Możemy ją teraz nałożyć na truskawki. Wygładzamy śmietanę. Tak przygotowane ciasto wkładamy do lodówki na kilka godzin. Śmietana jest już sztywna. Teraz możemy ściągnąć rant i pokroić nasze ciasto na równe porcje. Ciasto pięknie się prezentuje.
ma piękne kolory. Jeżeli możesz, napisz mi w komentarzach, z jakiego miasta mnie oglądasz. Jestem bardzo ciekawa i bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Tak wygląda porcja naszego ciasta z galaretką, z truskawkami, z bitą śmietaną. Ciasto można ozdobić owocami według gustu. Mogą to być truskawki albo inne kolorowe owoce. Ciasto jest bardzo smaczne i orzeźwiające, idealne na gorące dni. Jeżeli spodobał Ci się ten przepis, podziel się z nim ze znajomymi. Zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału i do pozostawiania lajków. Zapraszam na następne przepisy. Ciao, ciao!